Gdybym jeszcze kiedyś miała brać ślub, z całą pewnością zrobiłabym sobie paznokcie tym właśnie żelem. Problem polega na tym, że ślubu brać nie zamierzam, ale mimo wszystko będę chciała wykonać sobie stylizację tym produktem, ponieważ kolor jest obłędny. A o jakim produkcie mówię? Soty Nails One Touch Glitter Milky White. I nakładam bazę i biorę się za szkielet. Pierwsze wrażenie, bardzo sympatycznie. Drobiny trzymają ten produkt na miejscu. Nie rozlewa się na boki. Po utwardzeniu natomiast względnie sztywno. Mogę więc budować. Uwagę niewątpliwie zwraca kolor, choć zaczynam dostrzegać, że w 100% kryjący nie będzie. A aplikacja? Oczywiście poziomuje się bardzo ładnie, bardzo płynnie, a jednocześnie zachowuje stabilność. Niewielka warstwa inhibicyjna, więc przemywam ją szybko i zaczynam piłować. Piłuje się sympatycznie i bardzo dobrze, bo lekko zlało się na boczek w lampie, więc muszę go teraz podfrezować. Raz, dwa, gotowe. Co ciekawe, producent obiecuje, że jest to produkt uniwersalny, zarówno do przedłużeń, jak i do wzmacniania naturalnej płytki paznokcia. Fajne. Tak wygląda żel jeszcze przed nabłyszczeniem. Jak widać, te drobiny dają niesamowity efekt, ale ewidentnie trzeba zaznaczyć, że nie mamy 100% krycia. Tutaj bardziej wyszedł taki super naturalny baby boomer albo wręcz styl old money, ale też jest to fajne. Podziękowania dla modelki. O, tu jeszcze pokażę Wam, jak kryję przy konkretnej grubości. Jak widać, trzeba więcej produktu dla pełnego efektu. Natomiast twardość w sam raz. Fajnie się pracowało, dobrze się aplikowało, rzeczywiście przyjemny, sympatyczny produkt. Mogę chyba śmiało polecić.